Mam mówić o usługach pożytku publicznego i o ich usytuowaniu z punktu widzenia doświadczeń europejskich. Państwo doskonale wiecie, że budżet każdego państwa uwzględnia wpływy zarówno ze sfery produkcji, jak i ze sfery usług. Sfera usług jest coraz bardziej rozbudowana i coraz więcej wkłada do budżetów państw, także państw Unii Europejskiej. I o ile w sektorze produkcji na ogół nie mamy wątpliwości, że da się prowadzić ten sektor zarówno przez publiczne, jak i przez prywatne jednostki, o tyle w sferze usług jest inaczej, bo nie wszystkie usługi, jak się zorientujemy, mogą być oddane sektorowi prywatnemu. Czy wyobrażamy sobie, że za nasze bezpieczeństwo będzie odpowiedzialna prywatna policja? Czy ten sektor można sprywatyzować? Czy sądy mogą być prywatne i państwowe? To, o czym mówię, ten typ usług, które państwo musi zapewnić obywatelom, to są właśnie usługi pożytku publicznego. Takie usługi, które są adresowane do każdego z nas, do wszystkich, do całego społeczeństwa. To muszą być usługi wysokiej jakości i usługi świadczone po stosunkowo niskich cenach, tak aby właśnie były dostępne dla nas wszystkich. I o tym typie usług pożytku publicznego słów kilka. Zacznę może od usytuowania ich w strukturze europejskiej. Państwo doskonale wiecie, wszyscy wiemy, że w ramach Unii Europejskiej, w ramach wspólnego europejskiego rynku funkcjonują już od dawna 4 podstawowe zasady, 4 podstawowe swobody. Swoboda przepływu osób, dzięki której możemy podróżować, nie bacząc na granice. Swoboda przepływu kapitału, a więc transakcje nie znają granic. I swoboda przepływu usług, ta swoboda, która nas właśnie interesuje. 4. swoboda to swoboda przepływu towarów, dóbr, także transgraniczna w Unii Europejskiej. I ta swoboda przepływu usług w Unii Europejskiej także poddana jest warunkom konkurencji. Także oddana jest i sektorowi prywatnemu, i publicznemu. Z tego tytułu przecież nasze firmy prywatne, firmy transportowe świadczą usługi transportu, przewozu w całej Europie. O dostęp do tego rynku usług w tej chwili toczy się kolejna batalia. Chcą tak te usługi o tyle ograniczyć, by usługi świadczone po niższych cenach z państw typu Polska miały większe obwarowania, były trudniejsze dla polskiego, tego kto świadczy usługi, czyli usługodawcy, po to, aby chronić swój rynek pracy. Tak przynajmniej mówi prezydent Macron i takie stanowisko prezentuje Francja. Ale ja nie chcę właśnie o tych szeroko rozumianych usługach mówić, tylko przejść już do usług pożytku publicznego, zwanych inaczej usługami, które są w sferze gospodarczej świadczone, usługi socjalne, usługi, które dla każdego państwa są ważne i nie zawsze są poddane, nie zawsze poddają się prywatyzacji. Gdybyśmy przyjrzeli się tym usługom, przyjmujemy już, wiemy, że mają charakter transgraniczny, że przekraczają granice i usługodawca, usługobiorca mogą być oddaleni od siebie, przecięci granicami, ale tych granic nie ma, ponieważ mamy zasadę swobody przepływu usług. Charakterystyczna cecha transgraniczna sprawia, że w ramach Unii Europejskiej te usługi poddane są dwojakiemu reżimowi prawnemu. I taka usługa świadczona przez firmy polskie we Francji jest rządzona prawem polskim do pewnego stopnia, ale także poddana prawu francuskiemu. I na tym tle dochodzi często do ogromnych sporów. Taki wielki spór miał miejsce, mówię o ogólnych usługach, nie tylko o usługach pożytku publicznego. Taki spór miał miejsce pomiędzy Łotwą a Szwecją w latach na początku naszego stulecia, to było 2003, 2004 i 2005, kiedy już Łotwa była w Unii Europejskiej, kiedy budowano pod Sztokholmem szkoły. szkołę. Rozpisano przetarg na budowę tej szkoły. Ten przetarg wygrała firma łotewska budowlana. I kiedy przystąpiła do budowy, okazało się, że szalony protest szwedzkich związków zawodowych. Szwedzi zostali w ten sposób uszczupleni na rynku pracy i Szwedzi powiedzieli tak, Łotysze płacą mało swoim pracownikom. My chcemy, żeby oni zarabiali tak samo jak szwedzcy pracownicy tu na miejscu. Sprawa trafiła do Trybunału Unijnego, do Trybunału w Luksemburgu, który bardzo długo się nad nią zastanawiał. W końcu wydał wyrok mówiący, że związki zawodowe nie mogą dyktować warunków kontraktu. Nie wypowiedział się co do zasady, czy pracownicy, którzy świadczą usługi za granicą, mają być wynagradzani wedle prawa państwa, w którym usługa jest świadczona, czy też wystarczą im zarobki z prawa, według tego prawa państwa, z którego oni się wywodzą. Odniósł się tylko do tej kwestii i teraz w ślad za tą decyzją Trybunału idzie cała batalia o to, by jak gdyby rynek pracy chronić przed tańszymi usługodawcami. Wróćmy do usług pożytku publicznego. Generalnie mówi się, że te usługi pożytku publicznego są świadczone w kilku sferach. Dzieli się je na administracyjne, dzieli się je na techniczne i społeczne. Usługi administracyjne dotykają nas każdego dnia. Jeżeli idziemy do urzędu, prosimy o zaświadczenie, prosimy o wydanie dowodu osobistego. To urząd świadczy właśnie taką usługę pożytku publicznego, wydając nam zaświadczenia, rejestrując narodziny dziecka, odnotowując inne cechy związane z zarządzaniem ludnością na terenie danego państwa. To jest cecha właściwa dla organów państwa. Organy państwa wykonują tę czynność same. Nie mogą jej sprywatyzować, nie mogą jej powierzyć nikomu spoza granic państwa, ze względów zrozumiałych. Chcą mieć kontrolę, przekonanie i zaufanie, że te księgi będą prowadzone należycie. A więc w tej materii mielibyśmy wśród usług administracyjnych obsługę obywateli, prowadzenie rejestrów w całości realizowane przez podmioty publiczne. Usługi techniczne mają inny charakter, dotyczą infrastruktury. To, że jesteśmy zaopatrywani w ciepło, to, że dostajemy energię elektryczną do naszych domów, to są właśnie usługi techniczne. Fakt, że poruszamy się transportem miejskim, kolejowym, to jest też usługa tego typu, która organizuje państwo, ale obywatelom pozwala korzystać z określonych dóbr i tę usługę już traktuje się nieco inaczej. Ten typ usług, usług technicznych, może być zlecany przez państwo także innym podmiotom. To zlecenie innym podmiotom jest bardzo częste, to znaczy może nie bardzo, ale jest dość częste w sferze transportu. Widzimy coraz częściej, że mamy nie tylko transport publiczny, ale pojawia się transport prywatny. Pojawiają się przedsiębiorstwa prywatne, spółki, które na zasadzie komercyjnej świadczą dla ludności usługi, w których państwo jest niewydolne albo których państwo nie jest w stanie ogarnąć. Niekiedy państwo celowo zleca prowadzenie niektórych usług właśnie pożytku publicznego jednostkom prywatnym, bo te jednostki nie są wiązane określonymi rygorami wynikającymi z prawa. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład szkolnictwo państwowe jest wiązane takim rygorem jak karta nauczyciela. Nauczyciele korzystają, są chronieni, wykonując swój zawód z tej karty. I co się dzieje, jeżeli samorząd lokalny zgadza się na konstruowanie, na stworzenie szkoły prywatnej. W tej szkole prywatnej, to będzie zadanie zlecone samo przez samorząd, w tej szkole prywatnej karta nauczyciela nie obowiązuje. Czyli ta jednostka nie jest związana takim rygorem przy wykonywaniu analogicznej usługi, jak jednostka, która z ramienia państwa tę usługę wykonuje. Więc różne są powody, dla których tego typu usługi są zlecane. Bardzo często, jak mówiliśmy o usługach transportowych, pojawia się wręcz konieczność zlecenia tych usług transportowych takim firmom, takim przewoźnikom, które są w stanie ją wykonać. My nie ogarniamy może problemów z transportem w Polsce, bo jesteśmy jednolitym państwem, nie mamy odległych regionów, zakątków, do których trzeba dotrzeć. Ale państwo wszyscy znamy, mamy w oczach mapę Europy i wiemy, jak Hiszpania, to terytorium jest rozrzucone i że Wyspy Kanaryjskie to jest także część Hiszpanii. Jak zatem zapewnić obywatelom, Hiszpanom, zarówno poruszanie się między tymi wyspami, które są terytorium Hiszpanii, jak i pomiędzy wyspami a terytorium lądowym, kontynentem, Hiszpanią. To jest zadanie państwa, to jest usługa właśnie pożytku publicznego, którą państwo musi wykonać. I był również taki głośny spór w 2005 roku, kiedy te usługi Hiszpania, a właściwie władze Wysp Kanaryjskich zleciły jednemu z przewoźników bez konkursu. Wybrały po prostu firmę, dały jej dotację z zadaniem wykonywania przewozu pomiędzy wyspami, Teneryfą, La Gomerą, Gran Canarią i tak dalej. 5 wysp tam jest, prawda? Firma usługi świadczyła, otrzymała na to środki, ale inna firma konkurencyjna uznała, że to jest naruszenie reguł konkurencji i poszła do sądu, twierdząc, oni świadczą takie usługi, bo państwo im pomaga, dostali na to pieniądze. I znów toczył się długi spór w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wtedy on się jeszcze nazywał Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Dzisiaj często to jest mylone, nawet politycy dzisiaj mówią Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Proszę pamiętać, dzisiaj nie ma takiego organu już od 9 lat, od 2009 roku, czyli od 8 lat, mamy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Tak on się nazywa. Ale wtedy, co do Hiszpanii, Trybunał rozstrzygał właśnie problem, czy wolno przy usługach pożytku publicznego wesprzeć państwu tegoż usługodawcę. I po długich sporach wydał wyrok, w którym sformułował zasady, kiedy to jest możliwe, kiedy nie trzeba organizować przetargu na taką usługę, a można wesprzeć tego, kto ją świadczy. Okazuje się, że w tym przypadku rację miała ta administracja Wysp Kanaryjskich, pomagając przewoźnikowi, dlatego że tylko on był w stanie zapewnić usługi, o które nam chodzi. Kolejna sprawa. Poza transportem przecież w tej sferze usług technicznych mamy ogromny dział usług, które wiążą się także z prozą naszego życia. To, że mamy ciepło w mieszkaniach, to, że mamy światło, to przecież usługa świadczona przez ogromny sektor energetyczny, przez ciepłowników, ci, którzy nam czynią miasto i otoczenie czyste, wywożą odpady. To jest codzienność związana z naszym życiem, która powoduje, że państwo ma obowiązek zapewnić nam tego typu usługę po to, żebyśmy mogli w mieście funkcjonować. Czy państwa chętnie prywatyzują sektory energetyczne? Wiemy, że nie, bo energia to jednak także bezpieczeństwo. Mówi się o bezpieczeństwie energetycznym i państwo bez kontroli nie odda tej właśnie dziedziny, tego segmentu w ręce prywatne, zwłaszcza jeżeli w ramach Unii Europejskiej te ręce są niekoniecznie z państwa, które ma decydować o usłudze. W związku z tym ta usługa będzie także świadczona przez władze publiczne albo przez podmioty zależne od władz publicznych, ale narodowe, państwa, w którym tę usługę adresują do obywateli. Z usług o charakterze technicznym należałoby jeszcze wymienić przewozy kolejowe, usługi pocztowe, a więc komunikacja między nami. Pewnie, że usługi pocztowe mają obecnie coraz mniejsze znaczenie, bo komunikujemy się przy pomocy jednak internetu, środków współczesnej myśli technicznej, ale ciągle jest to bardzo ważny dział w każdym państwie. Nie da się także sprywatyzować takich usług jak obsługa zagraniczna państwa, jak służba zagraniczna, całej polityki zagranicznej. Wreszcie, proszę państwa, już kończę. Ostatni typ usług, wymieniłam 3, usługi administracyjne, usługi techniczne. Króciutko tylko o usługach społecznych. To są usługi, które mają przez państwo kierowane do obywateli, mają być bolączką na problemy współczesnego człowieka, a więc cała polityka społeczna, to co się wiąże z zapomogami, to co się wiąże ze służbą zdrowia, z traktowaniem niepełnosprawnych, wszystkie tego typu usługi gminne i lokalne budownictwo mieszkaniowe, pomoc społeczna, wspieranie osób, które są bezrobotnymi. Te wszystkie programy, które państwo uruchamia w ramach usług społecznych, one są realizowane nie tylko przez państwo, ale albo wespół z organizacjami i krajowymi, i zagranicznymi, a niekiedy są zlecane tym organizacjom. Więc jak widzicie państwo, ta wielość usług pożytku publicznego, usług, z których na co dzień korzystamy, jest bardzo liczna, ale państwo, które określa cele, charakter tych usług w swoich dokumentach, w konstytucji, decyduje, czy może je powierzyć w inne ręce, czy może jak gdyby stracić nad nimi nawet chwilową kontrolę, czy to jest dla niego bezpieczne, czy nie. O tym, w jakim zakresie te usługi prywatyzować, w jakim zakresie na globalnym i na europejskim rynku czynić je wspólnymi, zadecyduje przyszłość, bo z jednej strony państwo nad nimi czuwa, ale z drugiej strony w dobie globalizacji nie wiadomo, jak długo będzie chciało i mogło to czynić. I to pytanie, czy usługi publiczne powinny być poddane prywatyzacji, czy też powinny pozostać w gestii wyłącznie państwa, pozostawiam państwu i proponuję jako temat do dyskusji. Dziękuję.